Generalnie chcemy rozmawiać o samodzielności i to jest temat, który jest tematem bardzo trudnym. Różnie z tą samodzielnością bywa i dość często się zdarza, że samodzielność mylimy z czymś dużo, dużo prostszym, a mianowicie z podstawową samoobsługą. Ale gdyby samoobsługa decydowała o samodzielności, no to nie moglibyśmy mieć na świecie na przykład samodzielnych osób niepełnosprawnych duchowo. Świadomość i możliwość rozwoju niezależnego myślenia jest w dużej mierze uwarunkowana ilością informacji zwrotnych od otoczenia. Jak widzicie, na tym etapie my nie będziemy stawiać przed dzieckiem zadań, które przekraczają jego możliwości. Myślę, że większość z Was spotkała w życiu ludzi, którzy uważają, że ze wszystkim sobie poradzą sami i nie potrzebują żadnego wsparcia ze strony innych. To są ludzie, którzy przez tą fazę symbiotyczną nie przeszli w sposób zapewniający bezpieczny rozwój. I to, kiedy on się skończy, zależy tylko i wyłącznie od świadomości otoczenia, które wspiera rozwój tego dziecka. My nie możemy oczekiwać, że dziecko, w którym budzi się niezależność, będzie dzieckiem grzecznym.